Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu w ramach kolokwium Gostyniensia, rozmów gostynińskich. Tym razem gościmy pośród nas pana profesora Bogdana Chazana, postać znaną nam nie tylko z mediów, które w wiadomy sposób potraktowały postać pana profesora, ale również jako znakomitego lekarza. Przyznam się, że znam parę osób, które jak chodziło o poczęcie dziecka, ratowanie zdrowia, życia dziecka, to jechali tylko do Chazana. I są bardzo wdzięczne te osoby, te małżeństwa, które znalazły u pana profesora nie tylko wsparcie duchowe poprzez dobre słowa, ale konkretne działania ratujące życie tych dzieci. Bardzo serdecznie witamy pana profesora gorącymi brawami. I również witamy już naszego tutaj moderatora Uniwersytetu Otwartego, pana doktora Kazimierza Szałatę. Będzie głosił do nas słowo na temat antropologiczne podstawy klauzuli sumienia. Proszę Państwa, przeglądając różne dokumenty związane z aktualnymi zagadnieniami bioetycznymi, można zauważyć, że mimo dominującego relatywizmu moralnego i niemal absolutnej dominacji prawa stanowionego, w wielu ważnych aktach o charakterze korporacyjnym, krajowym, a nawet międzynarodowym, można na szczęście jeszcze znaleźć tak zwaną klauzulę sumienia, która w wyjątkowych wypadkach daje człowiekowi, najczęściej lekarzowi, pielęgniarce albo prawnikowi, prawo do odstąpienia od działań, co prawda zgodnych z aktualnie obowiązującymi aktami legislacyjnymi, ale sprzecznych z podstawowymi zasadami moralnymi. Inaczej jeszcze mówiąc, z naszym własnym poczuciem przyzwoitości. Na szczęście większość z nas nie wyobraża sobie, by można było człowiekowi narzucić coś, co jest niezgodne z jego sumieniem, to znaczy z jego najbardziej osobistym, z jego najbardziej fundamentalnym doświadczeniem prawdy i dobra. Być może tu właśnie sprawdza się myśl świętego Augustyna, który mówił, że co prawda większość ludzi nie ceni prawdy. Ha, tak jest teraz, tak było za świętego Augustyna. Ale zarazem nie można znaleźć kogoś, kto gotów jest zaakceptować fakt, że jest akurat oszukiwany. Prawda, dobro są mało ważne dotąd, dokąd nie dotykają mnie osobiście, nie stają się moim doświadczeniem. W sytuacji konfliktu prawa z sumieniem człowiek może przyjąć postawę ślepego legalizmu albo postawę mądrego, odpowiedzialnego, świadomego podążania za prawdą i dobrem człowieka. Tę drugą drogę ludzie prawego serca nazywają często po prostu uczciwością wobec samego siebie. Na poziomie teoretycznym jest to spór o prymat prawa wobec moralności i na odwrót. Kluczem do rozstrzygnięcia tego sporu jest podstawowa prawda o osobowym charakterze człowieka, który, jak to powiedzieliśmy, nie jest jednym z przypadkowych bytów zagubionych w kosmosie, ale jest bytem wyjątkowym. Jest bytem zdolnym do poznania, do zrozumienia, do oceny i własnego autonomicznego wyboru. Jest zawsze świadomym podmiotem, którego działania są wolne, celowe i odpowiedzialne. I jako takie mają wymiar moralny. Pan doktor Szałata powiedział o tym, czym jest klauzula sumienia
w jaki sposób, dziękuję, w jaki sposób ta klauzula sumienia oddziaływuje na pracę lekarza. Powiedział też, jak dziwnie ona jest skonstruowana. Rzeczywiście w Polsce bardzo dziwnie, a mianowicie tak, przypomnę, że aby lekarz mógł z niej skorzystać, musi właściwie popełnić grzech, którego chciał uniknąć, ponieważ jeżeli sam nie chce wykonać jakiejś procedury, która nie jest zgodna z jego systemem wartości, jego albo jej, jest zobowiązany znaleźć kogoś, kto zastąpi go. A skąd znaleźć kogoś, komu nie przeszkadza wykonanie aborcji na przykład? Nie mamy przecież spisu lekarzy, którzy taką procedurę wykonają. Był taki postulat, żeby taką listę stworzyć, ale powiedziano, że nie może być takiej listy, ponieważ będziemy wtedy te osoby w jakiś sposób naznaczać, stygmatyzować. Tak więc te nasze przepisy, które mają chronić sumienia lekarzy, w gruncie rzeczy lekarzy czy położnych, w gruncie rzeczy nie bardzo je chronią. Co w związku z tym należałoby zrobić? No, Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego, żeby tę klauzulę sumienia zmienić, ale jak do tej pory Trybunał Konstytucyjny nie zajął się tym, widocznie ma inne sprawy ważniejsze na głowie. W zawodzie lekarza, czy w innych zawodach, w których jest kontakt z innym człowiekiem, sumienie jest może szczególnie ważne. Czy pacjent potrafi rozpoznać lekarza, który jest dobrym człowiekiem, który jest człowiekiem sumienia? Tego na pewno nie wiem, ale gdybyśmy zapytali, czy pan albo pani chciałaby się leczyć u kogoś, kto takim człowiekiem jest, z pewnością odpowiedź brzmiałaby tak, dlatego że miałaby ta osoba większe zaufanie do człowieka, którego zmartwieniem jest nie tylko to, czy zapisze odpowiedni lek w odpowiedniej dawce, czy że wykona operację w sposób technicznie właściwy, ale ważne jest to, żeby podszedł do drugiego człowieka cierpiącego z otwartym sercem, ze współczuciem, z przeżywaniem wspólnym, z cieszeniem się razem i zmartwieniem się razem. To nie znaczy, że lekarz ma płakać razem z pacjentem nad jakimś nieszczęściem. Oczywiście nie. Lekarz powinien mieć pewien dystans, bo inaczej nie mógłby dać sobie rady z opieką nad chorymi ludźmi. Czy aborcja jest objęta przez klauzulę sumienia? Oczywiście powinna być. Chociaż Komitet Etyczny Polskiej Akademii Nauk, który wydał nawet specjalny dokument dotyczący klauzuli sumienia lekarzy, chociaż w tym gronie zdaje się żadnego lekarza nie było, to grono stwierdziło, że lekarz nie ma prawa, aby odmówić pewnych czynności, które jako żywo moim zdaniem i pewnie większości lekarzy powinny być objęte klauzulą sumienia. O czym tu jest mowa? Na przykład o zapisywaniu środków antykoncepcyjnych, na przykład o kierowaniu pacjentki będącej w ciąży do diagnostyki prenatalnej. Jeżeli lekarz wie, że pacjentka pójdzie na tą diagnostykę prenatalną z zamiarem zabicia dziecka, jeżeli się okaże, że dziecko jest chore. To może być również kierowanie na zapłodnienie pozaustrojowe in vitro, czy też wykonywanie zapłodnienia in vitro, czy też wreszcie aborcja, o której mówiliśmy, czy eutanazja. Komitet Polskiej Akademii Nauk chciałby, aby tą klauzulę sumienia możliwie zawęzić. Co będzie efektem tego rodzaju zawężenia klauzuli sumienia? Będzie to, że lekarz stanie się biernym wykonawcą poleceń swoich przełożonych, że stanie się przezroczysty, że stanie się obojętny wobec różnego rodzaju spraw dotyczących jego sumienia i sumienia pacjenta. Według tego dokumentu Polskiej Akademii Nauk źródłem klauzuli sumienia jest prawo stanowione, ustawa o zawodzie lekarza.
Ja myślę, że inaczej jest. To, że mamy prawo, aby nie wykonywać jakiejś czynności, wynika nie ze stanowionego prawa, z tego, co postanowił Sejm, a wynika to natomiast z naszej wolności osobistej. Wynika z konstytucji. Tak więc prawo stanowione nie powinno ograniczać klauzuli sumienia, a wiemy, że ogranicza, że dotyczy ta klauzula sumienia, owszem, lekarzy, pielęgniarek i położnych, ale farmaceutów już nie. Przeciwko czemu oni się buntują, uważają, że oni także powinni mieć możliwość korzystania z klauzuli sumienia i odmowy sprzedawania środków antykoncepcyjnych czy tabletek PO, wiedząc o tym, jaki jest mechanizm działania tych środków. Przypomnę, że środki antykoncepcyjne hormonalne, wewnątrzmaciczne czy tabletka PO, o której tak ostatnio było głośno, ich mechanizmy działania są różne, ale jednym z ich mechanizmów działania jest hamowanie zagnieżdżania zarodka, a więc człowieka w najwcześniejszej fazie rozwoju w błonie śluzowej macicy, czyli dochodzi wtedy do śmierci zarodka. W dzisiejszych czasach lekarz, trudno jest wykonywać zawód lekarzowi ginekologowi, który chce być człowiekiem sumienia. Dochodzi do tego, że w krajach zachodnich młodzi lekarze, którzy są potencjalnie dobrymi lekarzami i takimi na pewno będą, uciekają od zawodu lekarza ginekologa, nie chcą tej pięknej specjalności wybrać, ponieważ uważają, że nie będą mogli zgodnie z sumieniem tego zawodu wykonywać. W Polsce póki co lekarze ginekolodzy mogą się powołać na klauzulę, ale często tego nie czynią, bojąc się reakcji przełożonych. Jeżeli lekarz powie, że nie będzie zapisywał środków antykoncepcyjnych, no to prawdopodobnie nie zagrzeje długo miejsca w jakiejś kooperatywie typu, nie wiem, Medicover czy LuxMed. Nie wiem, czy u Państwa są tego rodzaju przychodnie. Więc lekarze, cóż robią lekarze wobec tego wierzący? No idą na kompromisy, wypisują te recepty. A zastanawiałem się, dlaczego do tej pory jeszcze żaden lekarz ginekolog, a przecież mamy lekarzy tylu prawdopodobnie wierzących, ilu jest ludzi wierzących w Polsce, a więc około 70%, a więc lekarzy katolików też 70%, a więc lekarzy ginekologów też 70%. Jeszcze nikt nie oświadczył, że nie wykona aborcji i nie podpisał, tak jak to ja zrobiłem. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego prawdopodobnie, że jednak z chwilą, kiedy przyjdzie do niej czy do niego pacjentka z tego rodzaju problemem, dzwoni do swojego kolegi: słuchaj, czy nie mógłbyś, tu jest pacjentka, która zgodnie z naszym prawem chce dokonać aborcji, czy nie mógłbyś jakoś to załatwić? W ten sposób jego sumienie zostało złamane. On czy ona zdał sobie sprawę, że postąpił niewłaściwie. Jest obciążony. Nie wiem, czy lekarz, który ma tego rodzaju przejście, jedno, dwa czy trzy, będzie miał potem dobre relacje ze swoimi pacjentami, czy będzie otwartym lekarzem, czy będzie miał lub miała dobre relacje z samym sobą, jeżeli jej czy jego sumienie było tak wielokrotnie łamane. Ale cofnę się może do tych zdań, w których wspomniałem o tym, że młodzi lekarze decydują się często nie wybierać specjalności lekarza ginekologa. Otrzymałem sporo listów w ostatnim czasie. Między innymi otrzymałem list od pani Katarzyny, która napisała tak: panie profesorze, być może moje słowa nie dotrą do pana, ale chciałem powiedzieć, że jestem z panem całym sercem i codziennie otacza pana modlitwą. Jestem studentką położnictwa, miałem okazję wymienić z panem profesorem kilka zdań w siedzibie Fundacji PRO, Prawo do Życia, jak i w Szpitalu Świętej Rodziny, gdzie odbywałam praktyki. Chciałem powiedzieć, że odbywam tam praktyki dlatego właśnie, odbywałam, że wiedziałem, że nie zabija się tam dzieci, że w tym szpitalu są jakieś zasady moralne. Teraz, kiedy pan został odwołany, zastanawiam się, jaki sens mają moje studia i gdzie w takim razie osoby takie jak ja ma
mają szukać pracy, skoro w każdym szpitalu zabijanie ma być normą. Powoli zaczynam wątpić słuszność swojej decyzji dotyczącej wyboru studiów. Nie chcę uczestniczyć w zabijaniu. A to się wokół Pana dzieje, to jasny przekaz dla lekarzy i położnych, że ich sumienie i poglądy są spychane na margines. Tak więc należałoby może zastanowić się, bo lekarze sami nie dadzą sobie rady. Lekarze sami nie zmienią istniejącej sytuacji, nie zmienią istniejącego prawa. Kto może to zrobić? Prawo mogą zmienić posłowie, rzecz jasna. Tak, z tymi posłami to jest tak, że kiedy oni chcą być wybrani do Sejmu, to głośno mówią o swoich chrześcijańskich wartościach, a kiedy już tam zasiągną w tym Sejmie, to twierdzą, że oni są wybrani przez wszystkich i że oni reprezentują wszystkich. Nieprawda. Oni reprezentują tych, którzy wybrali ich. Jeżeli w naszym społeczeństwie często odsetek osób, które ma poglądy na życie, na świat takie, że bronią cywilizacji życia, to wybrane przez nich osoby też powinny to samo robić. Podobnie jak i wybrani przedstawiciele do samorządów. Ale jesteśmy jacyś tacy bierni, tacy zbyt spokojni może. Nie upominamy się o nasze prawa, nie obchodzi nas za bardzo los i lekarzy, którzy tak są naprawdę w trudnej sytuacji. Jeżeli tak będzie w dalszym ciągu, to muszę Państwu powiedzieć, że za kilkanaście lat nie będziecie Państwo mieli katolickich lekarzy, ginekologów. Przeczytałem w jednej z gazet, że we Włoszech aborcja jest wykonywana zaledwie w 20% szpitali położniczo-ginekologicznych. No i mały odsetek lekarzy też wyraża zgodę na wykonywanie procedur. U nas natomiast wszystkie szpitale są zobowiązane do wykonywania aborcji. Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisze kontraktu ze szpitalem, w którym nie byłoby wymienione, że szpital podpisuje, że będzie wykonywał aborcję. A tymczasem jest zarządzenie, jest zalecenie Rady Europy, niestety nie 1761 chyba, z roku 2010, w którym Rada Europy zaleca krajom, aby nie tylko nie zmuszały lekarzy do wykonywania procedur, które są niezgodne z ich systemem wartości, ale także, aby nie zmuszały szpitali, aby w szpitalach nie były wykonywane również te zabiegi, których szpitale nie chcą wykonywać. Tak patrzymy na zachodnią stronę naszego widnokręgu z dużą nadzieją i oczekiwaniem, że stamtąd będą przychodziły dobre rzeczy. No i rzeczywiście akceptujemy wiele z nich, ale nie chcemy zaakceptować tego zalecenia, które spowodowałoby, że lekarze ginekolodzy nie byliby każdego dnia, nie byliby tak jak teraz niepewni siebie, że każdego dnia może przyjść pacjentka, która stworzy pewien problem, który może spowodować w efekcie usunięcie z pracy. Bo jeżeli za odmowę aborcji wyrzucono z pracy znanego lekarza, profesora, no to cóż stoi na przeszkodzie, żeby wyrzucić położną, tak jak w Rzeszowie to się stało, czy jakiegoś lekarza, powiedzmy, asystenta. Jest to, jak moim zdaniem, coś, co można nazwać zarządzanie lękiem. Lęk jest bardzo niedobry. Lęk w społeczeństwie, wśród nas, wśród ludzi zabija godność. I nie jest, jak sądzę, w interesie niczyim, żeby ten lęk upowszechniać. Zaraz po moim zwolnieniu z pracy byłem w szpitalu, którego już nie byłem dyrektorem, zostałem tam zaproszony, ponieważ poinformowano mnie, że zgłosiła się pod nadzorem kamer kobieta z dzieckiem chorym w macicy, zgłosiła się z prośbą o wykonanie aborcji. No i zorientowałem się, znaczy byłem świadkiem reakcji lekarzy, położnych i pielęgniarek, tych, z którymi pracowałem jeszcze do poprzedniego dnia. Byłem świadkiem ich lęku, ich płaczu, ich zdenerwowania. I wtedy uświadomiłem sobie, że jak duży jest pokład lęku, którym tego rodzaju podejście
podejście wymuszające wykonywanie aborcji w szpitalu będzie powodować w przyszłości. Nie jest to sytuacja właściwa i myślę, że z tym zarządzaniem lękiem należałoby skończyć. Bo w końcu dlaczego lekarz wykształcony po studiach, który ma swój etos zawodowy, poszedł do tego zawodu z powołaniem, żeby czynić dobrze, ratować życie i zdrowie zgodnie z przysięgą Hipokratesa, dlaczego on ma wykonywać aborcję? To jest niesłychane. To jest sprzeczne z przysięgą Hipokratesa, ale to jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Zabijanie człowieka na jednym piętrze i rodzenie na drugim piętrze tego samego szpitala, to jest jakaś niesłychana historia. Kilka dni temu usłyszeliśmy, że Sąd Najwyższy Kanady uchwalił, że w Kanadzie będzie dozwolona eutanazja wspomagana, to znaczy samobójstwo wspomagane. I że lekarze będą musieli asystować pacjentom, osobom, którzy będą chcieli odebrać sobie życie, będą musieli im tam przyrządzać odpowiednie leki i podawać. No to już jest zupełna jakaś katastrofa. I nie wiem, dlaczego lekarz ma w tym udział. Ja tutaj nie jestem, samobójstwo jest straszną rzeczą, ale przecież każdy jest panem własnego życia. Dlaczego lekarz ma brać udział w czymś, w targnięciu się na swoje życie przez kogoś innego, kto taką decyzję podejmuje? Jeszcze raz powtarzam, niesłuszną. Po co w to lekarza angażować? W Belgii obecnie został wprowadzony przepis, który mówi, że może być dokonana eutanazja u noworodka, który się urodzi z wadami wrodzonymi i nie jest akceptowany przez rodziców. A więc jeżeli dziecku, jakiemuś uda się przemknąć przez to sito diagnostyki prenatalnej, najpierw w pierwszym trymestrze, potem w drugim trymestrze i urodzi się z wadą, no to jeszcze nie koniec. Nie może być pewny swego życia ten chłopczyk albo dziewczynka, ponieważ może być zabita, jeżeli takie będzie życzenie rodziców, a lekarze się zgodzą na to. My tak powoli przyzwyczajamy się do czegoś, co Raoul Fauré nazywał takimi duchowymi trądami, które są tak samo podstępne jak trąd choroba wywołana przez laseczkę Hansena. Można być 10 lat zarażonym, nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się człowiekiem chorym i zarażać innych. I my się przyzwyczajamy. Przyzwyczajamy się do tego, że oto minister zdrowia zaczyna grozić lekarzom. Oto minister zdrowia stawia pytanie: lekarze powinni się zastanowić nad tym, czy chcą w swoim życiu zawodowym kierować się sumieniem. Jeśli tak, to muszą się liczyć z tym, że zostaną pozbawieni prawa wykonywania zawodu. Przecież to jest skandal. To woła o pomstę do nieba. Minister zdrowia, który powinien dbać o formację zawodową, o formację moralną lekarzy, właściwie wzywa do demoralizacji. Ale zobaczcie Państwo, myśmy to wszystko słyszeli, ale już tak się przyzwyczailiśmy i moglibyśmy powiedzieć, a czego się można było spodziewać? A to już możemy mówić o katastrofie. Rzeczywiście ta wizja, że być może ludzi sumienia nie będzie w zawodzie lekarza, może ludzie nie będą już wybierali zawodu położnej, lekarza ginekologa, bo rzeczywiście będą zmuszani do działań niegodziwych, żeby zdobyć zawód, będą musieli brać udział w procedurach zabójczych. Przecież to naprawdę jest katastrofa, ale myśmy się do tego przyzwyczaili, to już nas coraz mniej szokuje. I potrzebny to jest taki skandal, jaki zafundowała nam pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, żeby wyrzucić znanego profesora tylko za to, że chciał działać zgodnie z sumieniem. Pytanie do pana profesora jest takie: czy myślał pan o założeniu jakiegoś stowarzyszenia ginekologów chrześcijańskich i po prostu forsowanie tego
do ministra Rukowicza, jak również do Ministerstwa Zdrowia i oczywiście do pani premier, tak? Bo sądzę, że powinien pan to zrobić. Staram się uczestniczyć w działalności stowarzyszeń lekarskich. Między innymi jestem przewodniczącym rady takiej organizacji ginekologów katolickich Mater Care International. Pojutrze lecę do Waszyngtonu i tam będę brał udział w konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Pro-Life. Ponieważ zaproszono mnie tam, ponieważ dowiedziano się, że tu w Polsce dzieją się jakieś sprawy, które mogą być interesujące dla nich. Byłem też w Manili trzy miesiące temu na konferencji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich, światowych stowarzyszeń. Otrzymałem tam prestiżową nagrodę i zostało uchwalone taka końcowa rezolucja, w których lekarze katolicy całego świata zobowiązali się do obrony życia, przemocy, wszystkich możliwości, którymi dysponują. No, teraz, ponieważ jestem bez pracy, mam w związku z tym troszkę więcej czasu, staram się wyjeżdżać tu i ówdzie i uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach. W drugiej połowie ubiegłego roku było ich dokładnie 35, w pierwszej połowie tego roku już będzie około 20. Ale czyli staram się, no, widząc zainteresowanie tą sprawą i takie poruszenie serc i umysłów, nawet szczerze mówiąc uważam, że to jakaś nadprzyrodzona historia z tym ogromnym zainteresowaniem, które nadal jest żywe, choćby patrząc na liczbę zgromadzonych tutaj państwa. Natomiast jeżeli chodzi o nasze krajowe organizacje lekarskie, to Organizacja Lekarzy Katolickich w Warszawie, wszystkich lekarzy katolickich, ostatnio jakoś zawiesiła działalność. Działała tak, powiedzmy, dość słabo. Nasze Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich Ginekologów odbywa spotkania co kilka miesięcy. Teraz spotkamy się w kwietniu w Niepokalanowie. Tam również mam być. Jest to grupa około 30 osób, co wobec kilku tysięcy lekarzy ginekologów jest sumą bardzo mało. Jaki jest aktualnie stan w Polsce rozwoju naprotechnologii? Nieustannie mówi się in vitro, mniej więcej wiemy, ale może no, kilka zdań na ten temat pan profesor do tutaj obecnych by wygłosił. Dziękuję. Może zacznę od tego, że w każdym podręczniku ginekologii, jeżeli mowa o niepłodności, najpierw mówi się o diagnostyce niepłodności i leczeniu. Mówi się o pomiarach temperatury, o objawach płodności, o leczeniu hormonalnym, operacyjnym. I to jest zawarte w wiedzy. Tego się uczą wszyscy lekarze. Natomiast praktyka odbiega od tego. Nie wykonuje się porządnej diagnostyki przyczyny niepłodności. Kieruje się małżeństwa mające tego rodzaju kłopot nie do leczenia hormonalnego czy operacyjnego, tylko prosto do zapłodnienia in vitro. Chociaż mówi się teoretycznie, że zapłodnienie in vitro jest ostatnią metodą, że powinno być wykorzystane wtedy, jak zawiodą wszystkie inne. Ale praktyka jest różna i dochodzi do tego, że w tej chwili lekarze ginekolodzy już nie potrafią operować, operacyjnie leczyć niepłodności, ponieważ nie robią tego, ponieważ mówiono im, biznes in vitro przemocy swoich środków i siły przekonywania mówił, że tego rodzaju metody są nieskuteczne, są drogie. Nieprawda. No i powstała naprotechnologia, której wynalazcą jest profesor Hilgers ze Stanów Zjednoczonych, z Nebraski. Zresztą będzie miał wykład pojutrze w Waszyngtonie także. On wymyślił pewien sposób, pewną taką całościową koncepcję
rozpoznania i leczenia chorób ginekologicznych w ogóle, w tym niepłodności zwłaszcza. Tam właściwie nowe to jest pewna myśl, pewne podejście do pacjenta, do lekarza, zdobycie zaufania bez pośpiechu, czasami z modlitwą na początku i przede wszystkim otwarcie się na naturalny cykl u kobiety. Bez stosowania środków hamujących płodność, bez stosowania środków antykoncepcyjnych. I jest to metoda, której na samym początku diagnozuje się cykl miesiączkowy przy pomocy różnych metod, o których może nie będę tutaj mówił. To jest metoda Creightona. Potem i tym się zajmuje instruktor na protechnologii. Potem przekazuje, jeżeli na tym etapie nie dojdzie do zapłodnienia, jeszcze do poczęcia dziecka, małżeństwo jest przekazywane do lekarza, który diagnozuje sprawę dalej już z użyciem metod lekarskich, najnowszych, ultrasonografii, badań hormonalnych. I potem następuje leczenie też przy pomocy różnego rodzaju środków, które są charakterystyczne dla współczesnej medycyny. Tylko jest pewna cecha charakterystyczna, o której mówiłem, o której chciałem jeszcze raz powiedzieć, a mianowicie jest to całościowy system, przy pomocy którego rozpoznaje się, edukuje się i leczy się. Czy ten system jest skuteczny, czy nie? Udowodniono w badaniach i w publikacjach, które są na ten temat, że jest skuteczny tak samo, a nawet bardziej niż zapłodnienie in vitro w postępowaniu w przypadkach niepłodności. Podziękujemy panu profesorowi bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.